No, chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jak niektórzy wulkanizatorzy ułatwiają sobie pracę i jednocześnie dlaczego na tym ułatwieniu cierpi klient, który zmienia u takiego wulkanizatora opony. Każda nowsza, nieco starsza nawet wyparzarka ma program zerowania małych gramatur, czyli wartość zerowania. Wartość zerowania polega na tym, że wyparzarka przyjmuje większą tolerancję dla niewyważonego koła. Czyli jeśli wartość zerowania jest ustawiona na 23 gramy, koło jest niewyważone w 20 gramach, wtedy wyważarka pokaże nam wartość 0. Czyli krótko mówiąc, pomimo tego, że koło jest niewyważone, wyważarka pokazuje 0. Każdy szanujący się zakład wulkanizacyjny nie ustawi wartości zerowania na większą wartość niż 10 gram. Ja osobiście ustawiam to na 5 gram, a to z tego względu, że jest to najmniejsza wartość, jaka jest możliwa przy montażu ciężarków. Ciężarki mamy co 5 gram, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50, 60. Jeśli byśmy ustawili mniejszą wartość, no to wyważarka pokaże nam nałóż 13 gram, no to wiadomo, że nikt nie będzie brał dziesiątki 10 gram, a następnie piątki, nie będzie tej 5-gramowego ciężarka szlifowało na pół. No byłoby to bez sensu. Powiedzmy sobie szczerze, przy tam rozmiarze od 14 do 15-16 cali wartość 5 gram jest w zupełności akceptowalne. Nie cierpi na tym ani opona, ani zawieszenie, ani nie pogarsza się komfort prowadzenia tego pojazdu. Wiadomo, im większa felga, tym większa tolerancja na bicie tego koła. Jeśli ustawilibyśmy tolerancję na 20 gram, założymy felgę 14 gram i wyważarka pokaże nam 0,0, a tak naprawdę ona będzie niewyważona na poziomie 20 gram, to wtedy tylko założymy, ono będzie biło. No nie ma tu po prostu innego wyjścia. Oczywiście pod warunkiem, że jest proste. Tak to wygląda. Tutaj Wam pokażę taką opcję. Przynajmniej ta wyważarka ją posiada. Tu jest takie ważenie, którego się, taki obraz, który widzi każdy wulkanizator, który waży każde koło. I tutaj ta wartość między 0,0 może skokowo się pokazywać u mnie co 5 gram. Oczywiście felga została wyważona wcześniej. A tutaj jak przejdziemy w prawo, na tą pozycję, widzimy dokładne niewyważenie koła, czyli 1 gram z lewej i 3 gramy z prawej strony. No dla 16 cali jest to zupełnie akceptowalne, nic się tu nie będzie działo, ale jeśli ktoś by ustawił wartość zerowania na poziomie 20 gram, to pomimo tego, że przy tej opcji będziemy widzieć 0,0, to po przesunięciu na prawo, jeśli felga byłaby niewyważona w granicach 20 gram, to wtedy tutaj może nam się pokazać na przykład 15 i 20. Klient tego nie wie i widząc ten obraz widzi tylko 0 gram, czyli koło jest wyważone, a tak naprawdę wyważone nie jest. Czyli krótko mówiąc, dobrze jest poprosić wulkanizatora, żeby przełączył na tą opcję dokładnego ważenia. Żebyście zobaczyli dokładnie, jak niedokładnie jest wyważone to koło. Jeśli jest wyważone tam, tak mówiłem, do 10 gram, kompletnie nic się nie dzieje. Nawet małe felgi nie powinno być czuć tego na kierownicy i koło do 10 gram spokojnie może być niewyważone. Wiadomo, że to się robi z mniejszą tolerancją, a to dlatego, bo opona cały czas się zużywa i po przejechaniu 5000 km ta wartość może właśnie wzrosnąć do 10 gram i dalej jest w porządku. Gdybyśmy wyważyli ją do 10 gram, to po przejechaniu 5000 km to niewyważenie by się powiększyło do 20 gram i wtedy moglibyśmy czuć to bicie na kierownicy, czy w jaki sposób mogłaby cierpieć opona, zawieszenie i elementy zawieszenia. Więc tak, co ważne, bardzo często zakłady wulkanizacyjne, jeśli mają starszy sprzęt albo mocno wyeksploatowany z zachodniej granicy, to wszelkiego rodzaju kalibracje się nie pomagają w dokładnym ważeniu koła, czy w dokładnym ustawieniu wyważarki, by ona dokładnie ważyła to koło. Wtedy również będą zwiększać tą wartość zerowania, po to, żeby nie musieć płacić nie mieć konieczności zakupu nowego sprzętu, tylko podniesiemy wartość zerowania, jeszcze 2 lata tą wyważarką przerobimy, a to, że tam co piąty klient będzie wracał i narzekał na bicie kół, no co tam, no wciśnie mu się kit, że felga jest pogięta.
Dlatego jest dobry myk na to, jak sprawdzić, czy wyważarka, którą waży nam wulkanizator, jest dobrze skalibrowana. A mianowicie przy ważeniu pierwszego koła, oczywiście jeśli jest to poza sezonem, bo w sezonie nikt się na to na pewno nie zdecyduje. Wcześniej porobiłem tutaj sobie znaki. Tu mamy ustawienie felgi do osi wału wyważarki. Źle skalibrowane wyważarki po przestawieniu koła względem osi wyważarki pokażą inną wartość wyważenia. Dlatego przestawiamy to o 180 stopni. Jeśli ta wyważarka będzie źle skalibrowana, kalibrację przeprowadzam średnio raz w tygodniu, raz na dwa, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. I przy przestawieniu felgi wyważarka nie może pokazać większej różnicy niż maksymalnie 5 gram. Maksymalnie 5 gram. Puszczamy ją. I widzimy również 0,0. Przestawiamy tutaj na ten dokładny pomiar. No i tutaj jest różnica 4 i 0. To już nie pamiętam, bo chyba 1 i 2. Czyli przestawiło się to z prawej strony chyba o 2 gramy, a z lewej strony o 1 gram. Więc to jest zupełnie akceptowalne i przyzwoita wartość. Więc tutaj nie ma sensu z tym kołem cokolwiek więcej robić. Na upartego, jeśli tutaj jest 4 gramy, no to moglibyśmy założyć piątkę. Moglibyśmy tutaj założyć piątkę, na pewno byłoby dokładniej doważone, no ale to tak jak mówiłem, nie ma sensu. Założymy kołpak, to wyważenie na tych poziomie 4 gram i tak szlak trafi, jak i tak szlak trafi. Dlatego te gramatury do 10 gram jest w porządku, nie ma sensu tego ruszać. Dlatego zwróćcie uwagę, poproście wulkanizatora przy ważeniu pierwszego koła, by przestawił koło 90-180 stopni. Wtedy przekonacie się, czy wyważarka, którą waży, jest wyważarką skalibrowaną, czy jest wyważarką sprawną. Oraz go spytajcie, jaką ma tolerancję zerowania oraz czy ma możliwość pokazania Wam rzeczywistej wartości niewyważenia koła. U mnie to jest jeden przycisk w prawo. Staram się, jak tylko mam czas, staram się to tłumaczyć każdemu klientowi, że w okolicy jest pełno zakładów wulkanizacyjnych, które powiedzmy sobie szczerze, no trochę mijają się z prawdą przy ważeniu i mówią o mnie niepochlebne słowa, to tylko i wyłącznie dlatego, gdyż oni robią koło w 10, komplet czterech kół robią między 10 a 20 minut, ja komplet kół robię w granicach 30 minut. No tak, ale oni koło zakładają, puszczają, ważą, nabijają ciężarek, ściągają. A tutaj dobrze jest założyć ciężarek, puścić go i wyważyć raz jeszcze, by zobaczyć, czy wartość ważenia nie zmieni się po puszczeniu go ponownie. Więc no, tak to wygląda. Zwróćcie na to uwagę. I cóż. Wybierajcie mądrze zakłady wulkanizacyjne. Dobrze wyważone koło to bezpieczeństwo na drodze. Na razie, cześć, hej.